Dzień dobry, ja mam na imię Tomasz i proszę powiedzieć, bo dużo czasu przebywałem za granicą, a co w Polsce się dzieje? To jak to jest? No normalnie, wie pan, tak szczepionka, namawiają do szczepienia, bo nie wszyscy chcą się szczepić. Ale co znaczy namawiają, bo znaczy jak namawiają, że... No groźny jest ten wirus, groźny jest. Ludzie i zdarzały się przecież i wypadki śmierci. Ojej! Tak. A to pani mówiła, że to płuca, tak? Ta pani chyba czy to. Płuca atakuje, płuca to rodzaj takiej grypy jest. Ale jak to przechodzą ludzie? To kaszel, duszność. Kaszel, no i potem chyba, ja nie wiem dokładnie, ale. To właśnie chyba dusi. A wśród znajomych nie miała pani dzień dobry. No, nie mam. W którą stronę znaczy. A ja wie pani co z zagranicy nie, przyjechałem, to ja nie. Z zagranicy, bo patrzę, że myślałam, że pan sprawdza na tym. Nie, no, tutaj pani. Co pani prosto i na prawo. I co? Prosto i na prawo uliczka. A gdzie tę szczepionkę mogę dostać? Jak przejdę tutaj, to w lewo. Wie pan, to problem z tymi szczepionkami, bo to najpierw najstarsze osoby. No to pani jeszcze nie, Ja już. Ale gdzie tam? Ja już. Nie, pani młodo wygląda. W styczniu i w lutym szczepiona. Wnuk mnie załatwił i zawiózł. To byłam. Aha, i co? A tak to kolejno teraz po rocznikach, po tych różnych. I co, i czuje pani, że troszkę... Czy ja wiem, wie pan, ja jestem chyba odporna w ogóle. Jak to ja mówię, z przedwojennej gliny. Tak? To jakoś tam... No wojny to pani nie pamięta. No jak nie pamiętam? No gdzie? No gdzie, przecież już miałam chyba 12 lat. A, tam pani żartuje. I uciekałam, no naturalnie. O, widzi pani, jakie, czyli co, a myśli pani, że ta sytuacja teraz jest groźniejsza od wojny? Czy ja wiem, nie powiedziałabym, Boże, ja ją pamiętam, wojnę tą dobrze, to wiem jak to było. Czyli jest pani osobą, która... W sumie nie boi się tej sytuacji, rozumiem. Nie boję się, bo jestem już zaszczepiona, bo to dwukrotnie się szczepiłam. I po szczepieniu już nie będzie problemu wtedy, tak? No tak wygląda, ale wie pan, zawsze to pewniejsze. A słyszałem tam gdzieś w telewizji, że ta szczepionka to jest od niedawna? Czy ona, jak to jest? Bo właśnie dlatego ja myślę, że ludzie się boją, że to teraz wszystko byle jak się robi. Uważają, że ta szczepionka taka i dlatego szkodzić może. Ale gdzie może szkodzić, nie? Chyba nie, co? Nie, no nie sądzę, ja wiem. A w ogóle... Zawsze się szczepiłam, mama mnie szczepiła, no ja tak. Swego syna szczepiłam. A pokazali, oni mówią, czym szczepią, jakby te, co to jest tam w środku, czy nie? Nie. Nie mówią? Nie, tylko normalnie. Ciekawe, czy jest jakaś odpowiedzialność, jakieś odszkodowania, by w razie czego płacili, czy nie? Chyba nie. Nie? Bo tam to chyba zależy i od firmy, do której ludzie są po prostu uprzedzeni. Czyli nie bardzo się pani interesowała tym? Nie. Mnie zaszczepili, zawiózł mnie wnuk. Rozumiem. No tak jest, to dobry wnuk, że się opiekuje babcią, że zadbał o pani bezpieczeństwo. No cóż, no ja dziękuję, że pani też mnie uświadomiła. Dziękuję. Niech dobro wraca do pani. Ja w przeciwieństwie dziękuję do... Ja wie pani co, ja mogę, bo ja... O! Dziękuję. Mam taki dziękuję. Zwyczaj, że lubię całować kobiety w ręce. A tak się powiem pani, że po tych moich podróżach po świecie, to ja się tam nie boję. Wie pani, a tam... Wie pan, ale to jednak ludzie roznoszą. Tak? A nie ptaki? Bo mówili, że jakaś ptasia grypa. Ja wiem. Nie wiem, wie pan, ja się zaszczepiłam i mam święty spokój, uważam. No tak. I już więcej tam się tym nie interesuje. To ja pani życzę zdrowia i żeby dziękuję pani bardzo, jak najwięcej panu, żeby, dużo no, powiedziała też ludziom, bo pani ma doświadczenie, skoro pani przeżyła wojnę, to pani wie, co to jest cierpienie, co to jest pomoc drugiemu człowiekowi, co to jest zaufanie. Prawda? Przeżyło się wiele. Dziękuję pani. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. I życzę zdrowia też. Wzajemnie. Do widzenia. Dziękuję.